Główne obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny, której przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W katedrze modlili się Polacy ze Lwowa i ziemi lwowskiej, dyplomaci oraz polscy i amerykańscy żołnierze stacjonujący na poligonie w Jaworowie. Święto niepodległości to jest nasza pewność tego, naszego istnienia, można nawet powiedzieć. To dodaje nam otuchy i wiary, że my Polacy tutaj istniejemy na byłych kresach naszej ojczyzny i robimy wszystko, aby ojczyzna nasza była dumna z nas, Polaków tutaj. Druga część uroczystości odbyła się na cmentarzu obrońców Lwowa. Przy zbiorowej mogile nieznanych żołnierzy stanęła warta honorowa lwowskich harcerzy oraz poczty sztandarowe polskich towarzystw, organizacji i szkół. Uczymy swoich dzieci, swoich wnuków, żebyśmy byli dumni i żebyśmy życzyli Polsce dobra i pokonania wszelkich trudności, które przeżywa obecnie. W ten dzień szczególnie możemy poczuć tą więź między Polakami właśnie tutaj we Lwowie poprzez wspólną modlitwę i poprzez uroczystości tutaj na ołtarzu, kiedy składamy hołd tym, którzy zginęli za naszą ojczyznę, i to jest dla nas bardzo ważne. Mniejszość polska na Ukrainie to kilkaset tysięcy osób. Większość mieszka na zachodzie kraju, w byłych województwach II Rzeczypospolitej. To najczęściej rodziny żyjące na tych ziemiach od wielu pokoleń. Wielokrotnie spotykałam się z sytuacją, kiedy Polacy z kraju przyjeżdżali tutaj i mówią, że tutaj się dopiero uczą tego patriotyzmu, tej miłości do ojczyzny, patrząc na to, jak pielęgnują właśnie te polskie tradycje mieszkańcy tutaj ziemi lwowskiej. I właśnie w takie dni jak Polskie Święto Niepodległości najpiękniej dają świadectwo swojej polskości.